Was w następnym vlogu. Jestem właśnie po treningu i dzisiaj czeka mnie oczyszczanie pleców. Już od razu zaczynam, bo tak naprawdę zaraz zmierzam na oczyszczanie. Trochę zaniedbałam sprawę przez ten cały lockdown, przez zamknięte salony. Nie byłam regularnie na zabiegach, na które chodzę na plecy i mam, słuchajcie, no kiepską sytuację. Ja może nie wiecie, mam tak naprawdę od najmłodszych lat, od takich nastoletnich, problem z trądzikiem na plecach. Jak twarz mam, można powiedzieć, idealną, jak pupcia niemowlaka, tak niestety te plecy moje są skłonne do różnego rodzaju zmian trądzikowych, dlatego zawsze dbam o to, żeby regularnie chodzić, no ale tak jak mówię, ostatnio trochę było ciężko, więc nie byłam, no i dzisiaj idę na porządne oczyszczanie i wiem, że dziewczyny będą miały na moich plecach naprawdę dużo pracy. Jestem już wesoła na miejscu, rozbieram się, kładę się i będzie ciśnięcie. Wyszłam już z salonu, nie chciałam Wam nagrywać jakby samego oczyszczania, no bo wiadomo, to nic przyjemnego, krew, jakaś wydzielina, igły i tak dalej, także już tego Wam nie nagrywałyśmy, ale wiedziałyście przygotowanie, oczyszczenie skóry, maskę rozpulchniającą i tak dalej. Jestem po, spoko, oczyszczanie manualne nie jest relaksacyjnym zabiegiem, gdzie czujesz się super i odpoczywasz, no trochę boli, no trzeba przyznać, no ale ja zawsze jestem zadowolona bardzo z efektów, nie mam bolących pleców, nie mam tylu po prostu syfków, jak mówiąc potocznie, więc ja jestem zadowolona. Natalia mnie pięknie oczyściła i mam nadzieję, że już po 3 dniach wszystko się fajnie zregeneruje i będą już pierwsze efekty. Na pewno będę teraz jeszcze chodzić przed wakacjami, przed takim, wiecie, okresem wyjazdowym, urlopowym na jakieś zabiegi, które usuną mi blizny, bo mam masę blizn na plecach potrądzikowych, co pewnie widzieliście na tych przebitkach, więc jak już będą rzeczy, plecy wyleczone z takich mocno zaognionych zmian, to popracujemy sobie troszkę nad przebarwieniami, nad tymi po prostu miejscami, które są dalej widoczne i nie wyglądają fajnie. Także ja teraz wracam do domku, no i jestem zadowolona, że te plecki będą w końcu lepsze. I mamy kolejny dzień. Wróciłam do domu i nie robiłam nic ciekawego, więc nic Wam nie nagrywałam. Mamy następny dzień, 26 maja, Dzień Matki. Właśnie kupiłam dla mamy różyczki i jadę jej zawieść. Jestem już u mamy, zobaczcie, dostała ode mnie kwiatuszki od Katra. Chwilę wcześniej chyba był przede mną, szampanka, słodkości. Akurat mama ma szkolenie online. To tak to, zerkasz. Mama z nożem. Akcja kwiaty do wazonu. Masz tam 3 odżywki, więc jak sypiesz im 3, to będą do końca życia z tobą. To zamienią się w storczyki. No. Baruś, zobaczcie, czeka, nie wiem, czeka chyba na coś. Myśli, że jest jej matki, chciał dostać prezent. Ty jesteś pieskiem i mężczyzną. Wzięłam do mamy jeszcze Instaxa i zrobiłyśmy sobie jeszcze fotki. Jeszcze się wywołują, jeszcze nie są do końca w pełni koloru, ale w ogóle nie wiem, czy dałam dobre ustawienia, bo dałam, że słoneczny dzień, bo byłyśmy przy oknie i wyszły trochę takie niebieskawe. No, ale trudno. Dzień słoneczny, bo ty przyszłaś. Tak? Słoneczny dzień jest. Ojej, zawsze, jak są dzieci. Jakaś ty miła. Piękna pogoda dzisiaj, słoneczko, cudownie. Teraz jadę na lifting brwi do salonu Urody Esse. Dawno już nie robiłam, a uwielbiam efekt po liftingu brwi. Także umówiłam się do salonu, Ewelinka już na mnie czeka. I zrobimy dzisiaj lifting brwi po długim, długim czasie, tak jak mówię, na pewno mnie znacie i wiecie, że ja lubię takie wyczesane, krzeczaste brwi poukładane do góry i właśnie taki efekt można osiągnąć dzięki liftingowi, także lecę. Jestem już w salonie, tutaj Wam pokazuję w dobrym świetle moje brwi przed laminacją i zaraz będziemy zaczynać robić z Ewelinką. Już zaczynamy od demakijażu, mimo że nie mam jakoś make-upu dzisiaj, to musimy i tak, wiecie, wszystko porządnie zmyć. Później sobie zrobimy peeling i będziemy odtłuszczać, już przechodzić do laminacji, tak? Będziemy formować na żel kleju brewki, żeby się ułożyły. Mam już nałożony preparat numer 1 i teraz nałożymy na to folię i pod okluzją będę tak leżała około 10 minut. O, już idzie folia. I później będzie preparat numer 2, tak? Neutralizator. Teraz nakładamy ten balsam utrwalający. Wcześniej powiedziałam Wam neutralizator, ale można też na to powiedzieć balsam utrwalający. Ta brewka jeszcze czeka niezmyta, a tutaj już mamy nowy preparat. I teraz kolejne około 10-15, może 20 minut
Czekamy z kolejnym preparatem i przechodzimy do następnych kroków. Zostały nam ostatnie minutki z balsamem utrwalającym. Później będziemy włosy, podpowiedz mi Ewelina, koloryzować, farbować najpierw, a później położymy keratynę, żeby nawilżyć i wzmocnić włoski. Okej, okay, czyli jeszcze farbka, keratyna, no i pokażę wam już później efekt końcowy, żeby nie nagrywać tutaj każdego etapu, bo może was to nudzi. Nagrywam wam dopiero w samochodzie, może tutaj bliżej światełka, żebyście widziały lepiej. Na razie efekt wydaje się taki dość dramatyczny, zawsze tak jest od razu po farbowaniu i tak dalej. Teraz przez 8 godzin nie mogę myć brwi, dopiero jutro rano je umyję. No i wtedy ten efekt troszkę się zmniejszy, jeśli chodzi o kolor. Na razie wydają się ciemne, bo po prostu farbka mocniej chwyta, ale po jednym myciu będą idealne, piękne. Wracam do domu, a po drodze jeszcze zahaczam o sklep, bo nie mamy wody mineralnej. Zakupy zrobione, jestem już w domu. Teraz jak tak patrzę na siebie w podgląd, no co te brwi wydają się być bardzo ostre. Ale tak jak wam powiedziałam, to jutro po myciu super zejdzie i będzie idealnie. Ogarniam teraz mieszkanie, rozpakowuję wodę, wszystko co kupiłam w sklepie. I będę kończyć tego vloga. Będę się szła kąpać i lulu, bo już późno, już 21. Także półtorej godzinki, a 23 to już jestem zwykle w łóżku i gotowa do spania. Także dzisiaj pewnie też tak będzie, jeszcze zawsze przed spaniem muszę coś tam ogarnąć na kompie, załadować jakieś filmy. No ale żegnam się z wami, bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziak!